Cześć, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw LEGO City o numerze 60033, przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia. W zestawie znajdziemy 113 elementów, dzięki którym uda nam się zbudować nasz arktyczny łazik lodowy, a także instrukcję układania klocków. Arktyczny łazik lodowy, podobnie jak inne pojazdy z tej serii, prezentuje się w dwóch kolorach. Mamy tutaj kolor pomarańczowy, w którym jest cała kabina kierowcy. Na dachu znajduje się oczywiście naklejka naszej arktycznej stacji badawczej. Z przodu mamy zderzak, do którego przyczepiony został element, dzięki któremu nasz łazik może być przyczepiony do innego pojazdu. Mamy też sporo reflektorów, ruchome lusterka w kolorze szarym. W tym samym kolorze przedstawia się tył samochodu, czyli taka paka, na którą możemy ładować różne potrzebne elementy. Z boku znajdują się specjalne uchwyty. Z prawej strony mamy tutaj antenę, z lewej kilof. Najważniejszy element naszego łazika to ramię z hakiem. Jest ono w kolorze żółtym. Możemy je zginać w kilku miejscach, dzięki czemu łatwo będzie nam wydobywać nasze bryły lodowe. Pojazd porusza się na gumowych gąsienicach. Ma on również otwierane boczne drzwiczki z każdej strony. W środku widzimy kierownicę, a także miejsce, w którym posadzimy naszego kierowcę. Figurka dołączona do zestawu to badacz. Jest on jak zwykle ubrany w pomarańczowo-niebieskie ciuchy. Na głowie ma niebieski kaptur obszyty białym futerkiem. Na oczach widzimy zielone gogle, a gdy zdejmiemy kaptur, zobaczymy też zarost. Kurtka jest w kolorze pomarańczowym. Widzimy na niej kieszenie, zamek, a także inne elementy. Rękawiczki oraz spodnie są w takim samym kolorze co kaptur. Z tyłu kurtki widnieje logo Arktycznej Stacji Badawczej. Arktyczny łazik lodowy to bardzo ciekawy zestaw, który na pewno przyda się podczas zabawy klockami LEGO. Może on być urozmaiceniem większych zestawów z serii LEGO City na Arktyce. Może być też osobną zabawką, którą będziemy się na co dzień bawić. Ma on bardzo ciekawą kolorystykę. Jest tutaj oczywiście jak zwykle sporo ruchomych elementów. Najfajniejszy z nich to oczywiście hak na ruchomym ramieniu, który na pewno przyda się przy niejednym scenariuszu odgrywanym przez Was w domu. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście figurkę badacza, który może prowadzić pojazd, możemy go umieścić w środku, ale może również operować swoim hakiem na wysięgniku. Mamy tutaj dosyć mało dodatkowych elementów, zazwyczaj bywa ich troszeczkę więcej, dlatego zestaw oceniam na 4 gwiazdki. A Was zapraszam do oglądania moich kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!